odliść. 1, 2, 3, 4, 8. 11. Jakie było pytanie? Obliczone. Ostry, Ryku, Zamek Błyskawiczny, Funcia, Kasztanka i Mroczny. Imion nie potrzeba. Nie wiem, stary, stań za kamerzyczką, bo tak to będzie kaszanka, dzięki. Chodź, bierzemy go z woreczkiem, pomożesz mi? Musimy ćwiczyć przez dugoniny. No. Uważaj, bo tu jest wystająca rurka, żeby było. A to nie. Łąka tylko. Czekaj, bo światło ktoś... O, dobra, dobra, super. Idę do mnie. A to już pójdę. Dawaj na wodę go troszkę. Ale jest ładny, chodź, się. Nie knij. Właśnie to chodzi. I sobie powiedzieć. Yeah! Brawo! Ha, pioneczka! Ważymy worek. Brawo! Chodźcie mnie zwaść. Weź tam 2 litry wody do worka. Ty się od razu kąp. Dobra, ty teraz tu. Mało, wydawało mi się, że więcej. Piotruś ile? 16700, tak? Tak. No, brawo. 16700. Poprawiłem się o 5 deku. Ale życiówka, to życiówka. Dziękuję. Super. Gratulacje. Super. Dobrze. Dziękuję serdecznie za pomoc. Elegancko. Pierwsze karpie za poty. Panowie. I zorganizujcie się trochę tu. Ty, ale to wiesz co, każdy się potyka i wszyscy stoją. Ten poszedł po telefon i nie wraca przez pół dnia. To co miałem przynieść? Aha, telefon. Ale z wiadrem przyleciał od razu, nikt go nie prosił. Już stoi z wiadrem, już będzie lał. Ty do mnie mówisz? No tak, oczywiście. Dobrze ci zdjęcie. Ciepła jest. 8 stopni. Zrobiłeś mi zdjęcie? Nie. Widziałem. Która miejscówka? Na prawo od bojki. Rzeku, jakie to uczucie? To jest jego pierwszy raz. Amur! Ale machina. Tylko zamknij, bo zaraz będzie jazda, nie? To samo widzę. Poczuł tylko podbierać pod tyłem. Brawo, Ryku! Odczarowany. Teraz się zacznę. Dobra, ja się pakuję do domu. Robota zrobiona. Kolacja jest. Zasypane dużą ilością ziaren, orzecha, kuku. A na włosie popek ananasowy, szesnastka i ziarenko sztucznej kukurydzy. Jak to mówią nasi przyjaciele z Kordy, get in! Dobra, dalej chłopie, bo... No, może to trochę potrwać, bo... No, piękne to było. To mówię, weź go sobie najwyżej do piersi i... Dobra. O.
Jedziesz, Rysiady. Proszę cię. Witamy serdecznie na nowej zasiadce. Ale ja witam bardziej serdecznie. Dobra. Przyjechaliśmy na łowisko Pogalewo. W sumie trzy ekipy. Ekipa z Warszawy, ekipa z Dobiewa i Mosina. Ta skudna warszawka. Jak na razie nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, chociaż tak szczerze mówiąc u nas najsłabiej na stanowisku. Chłopacy tam pospinali parę ryb, parę powyciągali. Mamy stanowiska 1, 2 i 3. 1, 2, 3. Warszawka 1, Mosina 2, Dobiewo 3. Pogodynka nam się zrobiła piękna. Wczoraj się nie zapowiadało, bo było bardzo zimno wieczorem. W sumie późno, żeśmy tutaj zaczęli działać. Później mała integracja. Dzisiaj nowe rozdanie od rana. Poprzewożone. Nowe miejscóweczki. Znaczy Tomek akurat. No i udało się wyszarpać Amura tutaj na naszym stanowisku. I jeszcze praktycznie dwie doby przed nami, nie? No, ponad dwie doby. Woda jest mega urodliwa. Potem troszkę pokażemy materiale. My jesteśmy na stanowisku numer 2. Woda niewielka, bo to 3,5 hektara mówiłeś. Ale bardzo fajnie, bo tutaj jak sobie wypłynęliśmy, to nie jest żadna wanna. Bardzo fajnie ukształtowane dno, górki, spady. Spora głębokość też, bo tutaj 5,5 metra też znaleźliśmy. Tak, wbrew pozorom, to w opisie nasze stanowisko jest takie niby najprostsze. Tutaj. Tak, tak jest opisane. Znaczy no najprostsze jeśli chodzi, bo nie ma zawad. Znaczy mamy zawady, są tam pod... prawym narożniku, patrząc na nasze stanowisko, patrząc na wodę, w prawym narożniku jest też marker graniczny, tam naprawdę sporo kołków się pojawiło. Myśleliśmy po prostu, że to dno będzie tutaj spadało jakoś tam łagodnie do środka, a nieprawda. Są garby, są dołki, jest dołek ponad 5 metrów, nagle się wypłyca na 3, później znowu dziura. Także nie jest najgorzej, nie? Jeśli chodzi o wybór miejscówki. Sama woda naprawdę bardzo urokliwa w takim, bym powiedział, angielskim stylu. Wszędzie pełno trawki, tutaj mamy żwirek wysypany, obszerne te stanowiska. Za nami tutaj jest domek, w którym akurat jesteśmy dwójka i trójka ma domek. Chłopaki na jedynce nie mają, są tam pod namiotem, ale słyszeliśmy, że domek też ma być wybudowany. W środku wszystko to, czego potrzeba. Potem tam pokażemy, chociaż myślę, na innych różnych materiałach też już tam można takie rzeczy znaleźć. Jeżeli chodzi o ryby, no faktycznie, no chłopacy już wczoraj, jedynka i trójka, jak zaczęli wędkować, to spod tych brzegów gdzieś tam brania mieli. Tu chłopacy, koledzy z trójki, tym bardziej w nocy jakieś tam akcje mieli, ale niestety bezowocne. No u nas póki co cisza, chociaż widać, że ta ryba, ona się porusza i przemieszcza tutaj po całej wodzie, bo te spławy obserwujemy w różnych miejscach. Także liczę, że tutaj nam się też uda jakąś ładną, fajną rybę wypracować. Ostry z jedynki wypracował pełnołuskiego 15-700, piękna ryba. I co? I mamy... on ma dwa karpie i jeden amur i u chłopaków też jeden amur, nie? Na trójce. Także mówię, no mamy... Wędzisk, dwa karpie i parę spinek. Wędzisk jest 18 sztuk w wodzie, 18 zestawów. Mamy 2/3 wody do obłowienia, także wydaje mi się, że na podsumowaniu ileś tych ryb uda nam się złowić, ale zobaczymy, tak? Bardzo fajna woda i już tutaj praktycznie z Ryśkiem planujemy, żeby przyjechać jakoś latem i zabrać nasze drugie połówki i sobie posiedzieć kilka dni w domku, bo naprawdę no fajny styl. Trochę zalesione, cisza, spokój. Oj. Life amurowy będzie. No i tak to wygląda. Ta puszka z Pandorą chyba się otworzyła. Najwyższa pora. To będzie większa ryba, tak. Nie ta sama wędka, ta z lewa, tak? Lewa, no. Już naśmierdziała. Super. Mówię, pokażemy wam potem samą wodę, też trochę z perspektywy tutaj z lotu ptaka. Same stanowiska, bo naprawdę no mega będzie przyjemnie. Lepszy. Czyściutko. Czyściutko tutaj, bardzo intymnie, także jeżeli ktoś chce sobie spędzić
miło czas, zwłaszcza nawet jeżeli chciałby zabrać sobie drugą połówkę, to tutaj są warunki do tego, żeby spokojnie... Łe! Ty, a to nie jest jesiotr? No jak ci tak wyskoczy albo amur, albo jesiotr, nie? Chociaż obstawiałbym jesiotra, no. Pinokio też się tak na szachtach zachowuje. No, to będzie jesiotr. Pogoda dzisiaj, bo dzisiaj mamy piątek. Dzisiaj 21-22 w planie, w miarę bezchmurne niebo. Jakieś tam lekkie chmurki, jutro to samo, w sobotę i w niedzielę też ma być jeszcze cieplej, tam troszkę przekropnie, ale to już nas tutaj nie interesuje. Także no pogoda naprawdę biwakowa. Mała podgrywka. Robota zrobiona, niestety spina. Prawie. A no, był ładny jesiotr. Pięknie wyskoczył zaraz po braniu no. Nad powierzchnię. No i co? Przyjemność sama w sobie. No. Wiesz, bardziej by bolał, gdybym stracił karpia, ale... Ale fajnie, fajnie się ciągnie taką rybę. Fajnie walczy. Teraz kolej na ciebie. No nie, że się martwię, ale faktycznie... Każdy już coś poczuł, no? U mnie jest totalna cisza. No. Nie wpadam w żadną panikę. Troszkę bardziej... Dwoma kijami obstawiam głębszą wodę. Aczkolwiek mówię, chciałem troszeczkę, mnie kusiło, żeby tutaj w ten mój prawy narożnik stanowiska tam pójść, bo tam jest naprawdę fajne wypłycenie i wydaje mi się, że przy tej temperaturze ta ryba tam, tym bardziej, że to jest gdzieś tak środek zbiornika patrząc, że ta ryba może sobie tam spokojnie stać, ale jest tam niestety tyle kołków i to jeszcze tutaj poprzedni, który zjeżdżał wczoraj, też właśnie mówił, to sygnalizował. I faktycznie jak sondą popływałem, sobie tam trochę większą czułość ustawiłem. To jest mnóstwo tego. Naprawdę, to tak jak się wypłyca z 4-3 metry na 2 metry normalnie. I to jest nie do ruszenia, jeżeli tam zestaw wpadnie między to, to wystarczy delikatnie pociągniesz, to potem nawet wypływając po to jest tam nie do... To jest zaraz zrywka, także idziemy, zjemy coś, nie? Wypijemy tabulka i tyle, nie? Działamy. Hejka. Galewie. Jak to pięknie wygląda, piękny angielski styl, naprawdę kulturka. Teraz mały view ze stanowiska numer 3. No i tutaj ten narożnik hardkorowy. Wyzwanie. Okej, a teraz domek. Mega kultura. Ławeczka, spokojnie można przyjechać z drugą połówką. W domku. Pełna kultura. Dwa wyrka. Niezłe disco grają. Telewizor, szafeczka, lodówka, piecyk, jeżeli komuś byłoby zimno. Drugie wyreczko. Cieplutko w domku. Oczywiście to jakieś tam prześwity są, ale to mówię, jesienią czy nawet zimą można sobie spokojnie dogrzać i tą budkę się dogrzeje. Także czyściutko, nie śmierdzi, zero wilgoci. Naprawdę fajnie. Kurna, jedzie już po tym. Nie, może nie. Jedzie. Odciągnij go. Jedzie po bojce. Nie. Jedzie, no co nie. Już jest bojka.
Tak? No. Ale fuks. Ale fuks. Wyszedł. Jest amur. Tak? Twierdzisz? Amur, bo chulek. Daleko idzie. Ale ładny, ty. Ale ten będzie ładny. Co to mamy? To mamy. Śliczny. Myślisz po gęsie. Myślałem, że to jest podbieraku. Tak może być kilka podejść typowych. Zobaczył podbierak? No, po tu. Nie, zobacz tu grudź tego. Ale pięknie. Polecie wodą? Kolej rycha, bo nie chcę ten proces. Ja mam ci to specjalnie robić, mi się wydaje. Powiem, że ostry jest bardziej poważniejszy, rekuj roczny w tym momencie. Zapakowany? Cudo. Zapakowany. Będzie. Pięknie. No to nie proszę. No, już się skończy. No, ale się zaczyna. Dawaj mu, dawaj! Stary, nie rób siary. Opowiem wam trochę, co się wydarzyło do tej pory. Bo jesteśmy po drugiej dobie. Mamy sobotę, ranek. Wczoraj tutaj, będę mówił akurat o nas, o mnie, o Ryśku. Generalnie przez wczorajszą dobę Rysiowi udało się złowić dwa amury. Tego drugiego, którego złowił po południu, całkiem już taki pokaźny. Grubo ponad 10 kilo. Fajna ryba. U mnie cały czas generalnie, pomimo tego, że wczoraj po południu postanowiłem zadziałać i zmienić wszystkie dotychczasowe miejscówki, które sobie wcześniej wytypowałem. Pozmieniałem te miejsca, ponownie delikatnie tam zakarmiłem, bez jakiegoś szaleństwa. No i wieczorem, to była chyba godzina 20, tak o 20. Na skrajnym prawym moim kiju, tutaj z prawej strony, na głębokości tam już prawie 6 metrów, właśnie ostro schodził, był taki spadek i na wypłaszczeniu. Tam miałem zestawik i na ten zestaw normalna rolka, także tutaj podbiegłem do kija, patrzę, kij pięknie się gnie, mówię, no kurczę, może to będzie naprawdę fajne przełamanie na zasadzie takiej, że uda się po prostu jakiegoś ładnego karpia wyciągnąć. Ale okazuje się, że w pierwszej chwili myślałem, że to jakiś zaczep. Wypłynęliśmy z Ryśkiem. Ryba zaczęła powoli się przesuwać, bardzo powoli. Tam jest bardzo głęboko, dlatego ta ryba no, zdecydowanie była cały czas przy dnie. No i po jakichś tam 10 minutach zdaliśmy sobie sprawę, że na pewno nie hulujemy karpia. Tylko to musiał być sum. No i generalnie na tej wodzie spędziliśmy, jak wypływaliśmy, było jasno. Myślę, że z 45 minut. Jeśli nie dłużej. Tak, bo się zrobiło praktycznie ciemno, nie mieliśmy już latarki. Ryba cały czas przy dnie. To był naprawdę sporej wielkości sum. To nie mogła być żadna inna ryba, ani jesiot, bo jesiot ryby nas tutaj woził. Po tej wodzie karp absolutnie nie ma mowy, żeby nam wywinął coś takiego. I nawet nie widzieliśmy tej ryby. Nawet nie udało mi się gdzieś tam, pomimo jakichś prób już takich naprawdę siłowych, gdzie ten hamulec był skręcony, wędka wygięta do maksimum praktycznie. Nie udało mi się tej ryby podciągnąć na tyle, żeby chociaż zobaczyć, potwierdzić, że to faktycznie było sumidło. No i tu sobie gdzieś z nim krążyliśmy, ale cały czas na tej głębokiej wodzie.
No i w pewnym momencie już poczułem, że faktycznie nie ma jakby ruchu w tej ryby. Ta ryba gdzieś o coś tam zahaczyła. Prawdopodobnie pod nie gdzieś szedł jakiś korzeń i ta ryba musiała, ta żyłka musiała podejść pod ten korzeń czy jakiś tam twardy zaczep, bo faktycznie już wiedziałem, że nie czuję jakby samej ryby, tylko generalnie gdzieś jest tam jakiś tępy opór. Szkoda, bo już byłem na tyle zły, na tyle zmęczony tym holem, że chciałem tą rybę wyciągnąć, tym bardziej, że wiemy tutaj jakby z przykazania właściciela i opiekuna, że w przypadku złowienia suma, no tą rybę nie należy jej wypuszczać z powrotem. Także no chcieliśmy przynajmniej wiedzieć, z jakim wojownikiem mieliśmy do czynienia. Niestety nie widzieliśmy tej ryby, tym bardziej no nie wyciągnęliśmy jej, także nie mogliśmy jej ocenić i zważyć. Natomiast no zdecydowanie to musiał być sum. No i ten zestaw zerwałem. Podobnie go potem uzbroiłem na wieczór jeszcze i wywiozłem. No i tam faktycznie przez noc też miałem jakąś tutaj, no była jakaś tam rolka, gdzie biegłem już do zestawu, ale to wszystko stanęło. I tyle. Dzisiaj nad ranem ponownie branie, gdzie już zaciąłem, bo byłem akurat tutaj w pobliżu, ale pusto. Także no ja nadal jestem bez ryby. U chłopców na jedynce, u Ostrego i u Puni wiem, że w nocy też mieli branie, ale niestety po wypłynięciu ta ryba im się tam spięła i teraz tutaj chłopcy, gdzie wczoraj na trójce, fajnie takie między kołkami, no takie można powiedzieć hardkorowe wywiezienie zestawu, to jest takie, jak my to mówimy, 50-50, jeżeli chodzi o szansę. Wywiezi ten zestaw, wczoraj cały dzień leżał i noc, no i dzisiaj nad ranem faktycznie ta rybka tam ruszyła, no ale zaparkowała gdzieś pod kołkiem, jak popłynęli, niestety żyłka się przetarła i tyle po rybie. Natomiast, no mówię, mamy jeszcze dobrą ponad dobę, bo jutro się zwijamy, gdzieś tam 10-11, będziemy się już pakować i wyjeżdżać, natomiast no całą dobę mamy, pogoda jest piękna, także jesteśmy cały czas w grze. No mam nadzieję, że jeszcze uda nam się... Mam nadzieję, że uda nam się tutaj coś dołowić. Jak będzie, to zobaczymy, także... No. I widzicie tego, ja to widzę. Cudownie, cudownie. Żeby tak każdy się zachowywał, że wiesz, nie przechodzi przez kadr, skrada się potem. Super. No. Grzeszne chłopaki. Albo i nie. Cześć, co robi? Wiedziałem, więc za szybko Ostrego pochwaliłem. Nie, także mówię, naprawdę jest bardzo przyjemnie. Sama woda mega urokliwa. No widać, że jest tutaj potencjał, bo słychać generalnie tą rybę i też często widać, jak gdzieś tam się spławia. Natomiast mówię, no być może jeszcze tej wody na tyle nie poznaliśmy jakby reguł i zasad panujących w tej wodzie, żeby się do tych ryb dobrać. Ale z tego, co też słyszymy i wiemy, na czwórce i na piątce siedzi ekipa, która już siedzi chyba, no tutaj kolega był ich tam odwiedzić, chyba 8 czy 9 dobę. Złowili kilkanaście już łącznie ryb, ale jakby tak podzielić i spojrzeć na to z perspektywy, że łowią na dwóch stanowiskach i minęło już ponad tydzień, no to nie jest to jakiś mega super rewelacyjny wynik. Także może to też troszkę świadczyć o tym, że ta ryba nie do końca na tyle chętnie żeruje i pobiera tutaj ten pokarm, żebyśmy połowili. Ale to absolutnie nie jest w formie jakiejś tam tłumaczenia, bo na przykład jeszcze tylko wam dodam, wczoraj rano tutaj przyszedłem poobserwować sobie wodę i praktycznie taka delikatna była bryza tu właśnie w naszą stronę, w nasz brzeg działa, to tutaj tak jakby ktoś pranie zrobił i płynu do namaczania użył, bąbel na bąblu, także te bąble, wiadomo, one gdzieś tam powstały, gdzie ta ryba żerowała w dnie i to wszystko tutaj spłynęły, te bąbelki, także wyglądało to naprawdę fajnie, nie nagrałem tego, za późno się zgapiłem. Ale jednak ta ryba widać, że gdzieś tam żeruje, no po prostu nie potrafimy się jeszcze jakby do niej we właściwy sposób dobrać, ale mam jeszcze tą dobę i myślę, że coś tutaj się ciekawego wydarzy, także do zobaczyska. Obiecałem wam kilka słów o sanitariacie, że powiem, na Pogalewie. Tak wygląda droga do Kibelka, aż chcę się tu spacerować. Słuchajcie, to jest sanitariat, który jest stworzony dla osób, które powiedzmy, jeżeli macie problem, nie chcą przyjechać z wami, wasze kobiety, żony, narzeczone, nie chcą przyjechać, bo się obawiałem o jakość sanitariatu, nie chcą się załatwiać w tojtojach, to tutaj ten problem znika.
ale chyba ktoś jest. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Nie. Nie ma nikogo. Wejdźmy do środka. Słuchajcie. No to jest pierwsza klasa. Przede wszystkim czyściutko, nie śmierdzi. Kibelek. Pralka. Ciepła woda, która leci od razu. To wszystko tutaj jest, także spokojnie można, wiadomo, druga połówka może przyjść tu się załatwić bez problemu. Zawsze ciepła woda. Mega, naprawdę, no działa to bardzo na plus, także jeżeli są takie osoby, które gdzieś tam się wahają, nie możecie namówić, żeby z wami przyjechały, to spokojnie Pogalewo spełni ich oczekiwania. Tak jak mówiłem jeszcze wcześniej, pokazywałem domek, w którym można sobie naprawdę w kulturalnych i miłych warunkach posiedzieć, pobiesiadować, książkę może sobie poczytać, a ty sobie siedzisz, masz dupę koło siebie i możesz sobie wędkować. I nikt ci głowy nie truje. Dobra, idę się wybachać i tyle. Trudniejszej pozycji do zdania relacji to jeszcze chyba nie mieliśmy na rybach. Jesteśmy, zeszliśmy jest, na najniższy poziom. Ale to jest taka pozycja bliska naszemu sercu. Bliska dna. Bliska dna. Opowiadaj, Ryszard, bo nie ma co opowiadać. No to opowiem, bo nie ma nic do powiedzenia, nie? Nie, jedno branie. Ja miałem dzisiaj jedno branie. Ładne, rolkę. Niestety żyłka mi się dostała pod szpulę. No i stworzył się problem. Zanim ją tutaj z zamkiem naprawiliśmy, to... Tak, to żyłka pod szpulę, tak? No, ale to już jak wywoziłem, to coś spieprzyłem po prostu. Jak tutaj sobie szykowałem kij i nie zauważyłem. Generalnie... No, jak grzebaliśmy przy szpuli, to ryba ładnie tam pompowała. Dostała luzu potem. Dostała luzu i koniec. Mhm. I to było wszystko, co się dzisiaj wydarzyło na moich wędkach, niestety. Znaczy, prawda jest taka, że... Tak jak już mówiliśmy, jest nas, są trzy ekipy, jest nas sześciu, 18 zestawów jest w wodzie, także no, to daje nam jakiś tam obraz tego, co się dzieje na wodzie. Prawdę powiedziawszy, no to ostry spłynią, nie? Na jedynce najwięcej tych brań mieli, najwięcej strat tam oczywiście. Poszedzają na ołowiach, nie chcą robić na zrywkę. No, pojawiałem się tam u chłopaków może jakieś takie, nie wiem, niedociągnięcia, to nie chodzi o to, żeby ktokolwiek kogo tutaj uczył, ale gdzieś tam, no powiedzmy, ten ołów powinien im się tam wypinać. Ale też przy braniach ryby im wchodzą w kierytyny, bo są po drodze. I to jest pół na pół szansa, tak, wyciągnięcie tej ryby. Także dzisiaj do gry trochę też weszli chłopacy z Trójki, Zamek Błyskawiczny i Krzysztof. Dlaczego błyskawiczny, opowiemy może na innej zasiadce, ale jest błyskawiczny, jak to zamuś. Jeżeli chodzi o nas, to mówię, Rysiek ma dwie ryby, plus tam jakieś branie. Ja już wam tutaj rano, w porannym wejściu, jak Ryszard poszedł tam, gdzie chodzi, cała książęca mość i królestwo piechotą, to wam opowiedziałem o tej przygodzie wczorajszej wieczornej z Sumem najprawdopodobniej. No i u mnie się nic nie wydarzyło. Jakieś tutaj roszady robię, to co potrafię, to kombinuję, zmieniam miejscówki. Głównie na tym bazuję, a nie na zmianie jakichś tam przynęt. Tylko szukam w innych miejscach tej ryby. I tyle. Dzisiaj też zrobiłem jeszcze jakąś, teraz dosłownie kilka minut temu, jakąś tam korektę zestawów, w sensie przerzucenia ich w inne miejsca. I zostawiam to już. No jutro jesteśmy do godziny 12. Rysiu mówi, że jeszcze rano zrobi jakieś tam przewózkę, jeżeli się nic nie wydarzy. Ja już to tak zostawiam, niczego nie ruszam. Mam na różnych głębokościach, w różnych miejscach zbiornika zestawy położone, lekko zakarmione. Trochę ziaren, trochę kulek, nie karmię peletem. Ty czym karmisz? Wszystkim. To znaczy? Ziarna, orzech, gruby pelet, kulki pocięte, kulki wyższej klasy, kulki niższej klasy, kulki bez klasy. Wymieniaj dalej. Także, no nie jest łatwo. Woda jest... To jest tego typu woda, na którą jak tylko tutaj przyjechaliśmy, zanim jeszcze zarzuciliśmy wędki, to już wiedzieliśmy z Ryszardem, że będziemy kombinować i będziemy chcieli tutaj przyjechać
jeśli nie dwa razy, to na pewno raz. Niestety z tego co widzimy tutaj, to jest strona rezerwacji Pogalewa. Tak. No, no widać, że łowisko jest bardzo oblegane, aczkolwiek oblegane tutaj, no to jest 5 ekip i naprawdę... 5 stanowisk. 5 stanowisk, przepraszam. Można tutaj tak czy owak zaznać spokoju, jest przyjemnie, naprawdę wysoki poziom, jeżeli chodzi o łowisko, bardzo fajne warunki. Zaplecze sanitarne boskie wręcz, naprawdę. Tak. Także no my tutaj na pewno będziemy chcieli wrócić, tak jak mówię, woda dla nas na pewno się przed nami nie otworzyła tak, jakbyśmy chcieli, nie połowiliśmy tego, co chcielibyśmy połowić. I tyle, no może nam się uda tutaj przyjechać, nie? Mhm. Jeśli to nie będzie typowo lato, chociaż chcieliśmy tutaj z naszymi żonami przyjechać i z piesorkami na czwórkę i na piątkę, jakiś sobie taki 3-4-dniowy wypad zrobić, jeżeli to się nie uda, to może po prostu przyjedziemy w późniejszym terminie sami we dwójkę. Zobaczymy, no postaramy się tutaj z opiekunem nawiązać kontakt i podamy jakiś termin, żeby nas wpisał na listę rezerwową. Różnie bywa, nie? Tylko rezerwową niestety. No, bo widać, że wszystko jest po prostu, a jakiś tutaj taka wrzutka na dobę czy na dwie, to szkoda sobie robić smaka, nie? No. Także tyle, atmosfera jest naprawdę fajna, siedzimy sobie tu, biesiadujemy. Mega. Pogoda dopisuje, no szkoda, że te ryby faktycznie tak nie chcą z nami współpracować, ale mówię, no to też jest być może kwestia tego, że jesteśmy pierwszy raz i gdzieś tam tą wodę, no inni poznają szybciej, tak, niuanse, te wszystkie rzeczy, czytają wodę szybciej, my czytamy wolniej, Rychu w ogóle nie czyta, bo on praktycznie skończył na 7 klasie podstawówki, ale no co. No, i to jeszcze warunkowo. Nie, ty do 7 klasy doszedł. Nie, ja na 3 podstawowej zakończyłem edukację. Później wywoziłem śmieci. Teraz wiem, dlaczego mama mówiła, że ty jesteś specjalny. Dobra, to ja czemu ty zawsze na mnie, to się wszystko tutaj kończy, ty! No. Kończymy to nadawanie, bo coś czuję, że za chwilę będzie taka jadka, będzie taka mózga. Ale nie chcę robić krzywdy, bo tam... Ła, 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 ła. Ja ty! Na razie. Chodź po prawo. Jestem mały i tak zniknę. Kolejno odliś. 1, 2, 3, 4, 8. 11. Jakie było pytanie? Odliczone. Ostry. Rychu. Zamek błyskawiczny. Funcia. Kasztanka. I mroczny. Imion nie potrzeba. Jakie wrażenia? Debeściarskie. Pierwszy raz na wodzie, ale zajebista woda. Trudna, ale zajebista. O, słychać tak nawet. Następny. Następny to ja chyba. Kasztanka albo funcia. Kasztanka. Coś na wodzie dzieje. Cały czas jakiś ruch. Brania. Ja, ryba życia. 15-100. Rekordówka. Co mogę więcej powiedzieć? Atmosfera fajna, towarzystwo. Doborowe. Wszystko dopisało. Pogoda dopisała. Co mogę powiedzieć? Ja na szczęście nie na pusto tym razem, więc pełnia szczęścia. Rewela, no mieliście warunki trudne. Ja tylko powiem. Na jedynce, ale trochę spinega, ale to przynajmniej było zabawne. To było wpisane. Ja tylko powiem, że piękna woda. Uwielbiam takie łowiska. Kameralnie. Zaplecze. Super. Cichutko. Czyściutko. Cichutko, czyściutko. Kulturka. Fajna ekipa, super ekipa. Ucików nie ubrudzicie. Nikt się nie pobrudzi, dużo ryb, dużo zawad na dnie i na to trzeba uważać. I my tu jeszcze na każdym stanowisku. Jako stanowiska trzy, bo łowiliśmy jedynka, dwójka, trójka, to każde stanowisko połowiło najwięcej, połowił ostry z funcią na jedynce. No i można powiedzieć tak, i w ostatnią dobę kasztanka błyskawiczna. Kasztanka zamknęła po prostu ryby, imprezę. U nas na stanowisku dwie, ja bez ryby. No z zamkowcem. Ja też bez ryby. Ale jakieś tu swoje wnioski mamy, bo my byliśmy, można powiedzieć, patrząc po stanowiskach, z zamkiem wspólnie na najgłębszej części, na której, się kulkami. No jakoś tak, no dobra, no mniejsza o to. Natomiast liczy się jakby efekt końcowy. I wnioski wyciągnięte. Ekip, nie? Ciężka woda ogólnie, nie? Teraz Mucha Jedin coś powie. I dziękujemy. Dobra, ale trzymaj. Co mogę powiedzieć? Łowisko super, naprawdę fajne, wiele błędów, no, tak powiem, popełniliśmy, bo to potrwa. Ale też sporo żeśmy się nauczyli, tak mi się wydaje. No. Dużo brań, dużo spinek, ale trochę ryb wyjęliśmy. Super sprawa, fajna ekipa. No i zabawa przede wszystkim cudowna. To nie w jego charakterze. Woda z kategorii wrócę tu na pewno. Tak. Jeszcze w tym roku. Obowiązkowo. Jeśli tylko na terminie, to na pewno. Ty się nie klasnęło.
Było miło. Muszę klaskę teraz. A to tak musimy przejść, by się przesunąć, tak? Żeby się nie się chcę. A ty co? No. Będzie pan zadowolony.